Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto znowu nasz, kurna, zapominam jak się kościół na cały czas nazywa, Lokir, nie wiem czemu Lothar chce na niego mówić. Więc w takim razie naszym Lokirem kontynuujemy rozgrywkę i jak widzicie troszkę się mapa pozmieniała, jeżeli ktokolwiek kojarzy mapę tych okolic. Po pierwsze mamy zajęty praktycznie cały Kataj. Możecie się spytać, jak to, czemu tego nie nagrałeś? Ponieważ tak się składa, że w tym podboju Kataju nie było nic wyjątkowego, tak na serio, jak to nie? A tak to nie, że po prostu szedłem i zajmowałem prowincję. Czasami trzeba było coś wymanewrować, ale to nie było nic konkretnego wartego uwagi tak na serio. I po prostu jedno miasto po drugim powoli, powoli padało. Największym tutaj wyzwaniem było to, że chyba w Shangwu ta pani się wtedy znajdowała. I dwie armie tego drugiego, nie miało ink, tylko tego drugiego smoka szły na mnie. I udało mi się po prostu po kolei rozwalić na zasadzie zasadzki, ale to była automatyczna bitwa. To nie było coś, co według mnie było takie, o patrzcie, patrzcie jak to rozegrałem, ale epicko i dab. Niestety nie było czegoś takiego. Największym wyzwaniem, co się wydarzyło, było to, że od północy zaatakowało mnie najpierw to tutaj, co stoi sobie na bramach, a później dopiero to. Oni zajęli mi jedną prowincję, ja ich później pokonałem, tworząc armię nową. I tak ich tutaj wyjaśniłem. Gdzieś mi się zdaje, nie wiem, czy ja nie zrobiłem drugiej czarnej arki. Czy może ją wysłałem już dalej. Jaki jest plan? Bo też się tak złożyło, uwaga, że zrobiłem krótki cel zwycięstwa. Te krótkie cele zwycięstwa rzeczywiście są szybkie teraz. Ponieważ starczyło zająć kilka prowincji, których tutaj nawet nie znam tak na serio z nazwy w Kataju. I 30 osad mieć łącznie. No i udało się, chcąc nie chcąc, po prostu wyszło. I powiem wam, że troszkę się zawiodłem osobiście na Kataju. Dlatego, że uważam Kataj jako kraj, wiecie, tutaj powiedzmy ta okolica, powinna być, według z tego co ja rozumiem, znacznie większa niż Imperium. A wygląda dosyć podobnie. Imperium, które znajduje się tutaj, bierzemy oczywiście Marienburg pod uwagę też i Sylwanię. Tutaj mniej więcej, to jest mniej więcej taki delikatnie, może delikatnie mniejsze niż Kataj, ale natomiast kontentu prowincji i miast i w ogóle sytuacji takich ciekawych ma o wiele więcej. Ponieważ no wszystko co się dzieje, no poza tym Festusem, co się teraz pojawił jak pojebany, ale praktycznie wszystko co się dzieje w tym Imperium ma jakiś sens lorowy podłoże. Ale natomiast Kataju, no nie wiem, czy ten Lokir się lorowo jakoś pojawił tutaj, czy akurat Vilil jest tutaj od północy, czy akurat Kata jest podzielony na te państwa, czy miał ich i ten drugi to są rzeczywiście lorowe postacie. Dużo rzeczy, bo ogólnie nie zwalam tego full na Creative Assembly, co nie znaczy, że to nie jest też częściowo ich wina. Jest wina oczywiście twórców świata Warhammera, że się skupiają na tej okolicy po prostu, bo im się figurki sprzedają do bitewniaka, natomiast Kataj olali, ponieważ im się figurki nie sprzedają do bitewniaka z Kataju, prawdopodobnie. I po prostu nie rozwijają pomysłów do Kataju. Aż mi zaczęło BS-a ścinać. Mam nadzieję, że nie ścina mi nagrania i gry. No i po prostu to jest ich wina. Ale z drugiej strony Creative Assembly nie zrobiło prawie nic, żeby jakoś to urozmaicić. Dobrze, to wracając, kończę narzekanie. Co się dzieje? Mamy ogólnie sojusze ze Skavenami. Tutaj klan Pestilence i klan Spitel. Zająłem w międzyczasie chyba Cytadelę Zmroku, ale ją odbiły wysokie elfy, ale to w sumie jeden pies. Też chyba tych sobie coś zaatakowałem, jakieś na brzeżu. Po prostu płynąłem na brzeżu, atakowałem każdą prowincję po drodze, która nie należała do mojego sojusznika. Akurat nie zaatakowałem, nie wiem, czy tutaj mogłem wpłynąć morsko, ale wygląda już jakby nie. Ale trwałe bagno nie zaatakowałem, bo tutaj znajduje się Luthor Harkon z całą armią. I tak, co jest naszym celem, żeby skończyć kampanię według mnie? Myślę, że zrobimy długi cel kampanii po prostu. Czyli zniszczymy wysokie elfy. Tutaj w Kataju cały czas będę się bawić armią Kataju, więc będę przeskakiwać pomiędzy dwoma frontami. Mi się zdaje, że ja miałem drugą czarną arkę, ale ja nie wiem, gdzie ona kurna jest. To nie. Ona jest na północy. On jest tutaj. Tak, a ten mi się zdaje. A nie, on jest tutaj. Tak, tutaj, bo pomagał tej ze Spartym. To tym będziemy płynąć. Albo rozwiążemy gościa. Nie, jeszcze nie jestem pewien. Może rozwiążemy. Bo myślę, że jakbym tutaj zajmował jakieś tereny im bliżej, tym więcej czarnych ark bym sobie porobił. I po prostu zaczął napierdalać wysokie elfy. I najpierw czarnymi arkami, a później z czarnych ark przerzucać oddziały wojskowe. No i co mamy do roboty tutaj? Praktycznie każdy nam z okolicy powiedział wojnę, poza Miao Ying, gdyż Miao Ying jest na tyle mądra, że ona uważa,
No, zajmiemy się najpierw skavenami, zanim... którzy nas atakują, zamiast kurwać mroczne elfy. I na razie wyszło im to na zdrowe. Na dobre. I... no i... to mnie cieszy akurat. Ponieważ tu mamy spokój w tych górach, gdzie się miało ich znajduje i tutaj. Musimy zająć się tymi frajerami, tutaj z tą bramą. Tu nie wiem, co się znajduje, chyba po prostu zniszczone tereny. Z Wiliczem mamy chyba nawet sojusz, ale nie nam głowy sobie uciąć. Ze skavenami też mamy dobre relacje. Natomiast Tłuściusz, jak to Tłuściusz, z każdym się napierdala i również z nami. Tak samo Helman Gorst. I mieliśmy troszkę problemów, może troszkę zdupionych terenów i to tyle. I w końcu po ponad 5-minutowym przedstawieniu mogę praktycznie zacząć główną część materiału. Czyli mogę zacząć działać. Przesuńmy się w takim razie tym panem tutaj. I kurde, nie wiem, czy... bo może rzeczywiście bym go rozwiązał i po prostu zerwał go po jakimś czasie w lustri. Ale zastanawiam się na jaki... jak spory ma to sens ogólnie. Zaraz sobie tutaj... a, sobie to zwiększmy, żeby obrażenia nam się zwiększały. Nawet nie wiem dokładnie, co jest czyje i które jest bardziej korzystne. Chyba tą panią mogliśmy zaatakować. Tak, bo nią nie ruszyłem. A my to miasto Shuriken po drodze i weźmiemy sobie na automat. Ogólnie co jeszcze do propos marudzenia, co mi się w Kataju nie podoba, jednostki. Już raz o tym wspominałem. Spójrzcie proszę na jednostki Kataju. Kurwa jakie niskie, mówię. Pierwszy raz jak zacząłem jednostki Kataju, myślałem, że to są, że nizioków prowadzili. Natomiast to, natomiast jednostki wysokich elfów, a jakie kozackie, zajmują od góry do dołu praktycznie cały ekran. A jeszcze troszkę sobie jednostek skavenów porekrutowałem do armii. No i tak to wygląda kozacko. Natomiast ich, no słabo właśnie według mnie. Słabo, mogli troszkę lepiej zrobić. Też nie rozumiem do końca dlaczego, jak przełączę się na przykład na tą panią, tak? I chcę rozwinąć umiejętność, teraz to nie, ale wcześniej przed chwilą było. Luthor Harkon, kurwa, Luthor Harkon, Lokir, tak się nazywasz? Lokir, przemawia swoim głosem. Też ktoś w ogóle dał poradę pod pierwszym odcinkiem, żeby nie rozbudowywać wszystkiego po kolei do trzech, tylko tutaj od razu do czterech, z tego powodu, że chyba mniej żywności wtedy wymaga zbudowanie czwartego poziomu niż bez tego. I dlatego tak też porobimy i kończymy rundę, zobaczymy co Luthor Harkon postanowi zrobić z tym, że mam przebudzenie. Ponieważ mnie jakoś nie interesuje posiadanie tego na stałe, a z tego to po prostu pieniądze. Niewolników, kobiety, dzieci, znaczy co? Co ty chodzi? Pokój chce frajer! Oj. Heroiczne? Co znaczy heroiczne? Ja pyrrusowe, ale nie tracę jednostek. Wargejsy są trzecią tierową jednostką. To jest też trzecia tierowa, to jest jedno. My mamy Korsarze z Czarnych Ark, a dyscyplinę mają zmniejszoną, to jest niefajnie. Ona jest czarodziejką, Herman Gors też i wszyscy mają, proszę, full magię mamy. Oj. Mamy dużo strzelców, bardzo dużo, więc myślę, że rozegram to. Rozegram, gościu nam osadę jeszcze zaatakował, nie, my byliśmy obok z osady i on zaatakował nas. Czyli to nie jest bitwa o osadę, to jest po prostu otwarta bitwa, gdzie garnizon przyjdzie po jakimś czasie. Ale ja myślę, że bez garnizonu jestem w stanie go rozwalić. I to nawet nie w pozycji defensywnej, ponieważ mrocznymi elfami nie gra się, kurwa, defensywnie. Gra się lorowo, gra się ofensywnie i się napierdala. No i tak to zrobimy też. No i tak, pana Gorsta nie widzimy. Z tej strony ma nam wsparcie przyjść. Robimy tak, ustawimy się tu, pójdziemy na niego z tej strony. Z tej strony jesteśmy kryci przez górę, więc w takim razie ewentualnie z prawej strony nas zaatakuje. A myślę, że jakby zengage'ujemy go, zanim przybędzie wsparcie. Dzięki czemu moją nadzieją jest to, że oni odpuszczą sobie to wsparcie w ogóle i będziemy mogli ich rozpieprzyć, od pleców jeszcze ewentualnie dobić. Czy ona ma jakiegoś wierzchowca? O chuj on na jaszczurce w ogóle jeździ, ale mamy mroczną arkę, co jest bardzo ważne i co jest bardzo pomocne w tym przypadku. Połączmy to sobie. Bo nie pamiętam, jaki jest przycisk na to, żeby nam się jednostki nie zmieniały formacją czy przesuwaniu. I zmierzajmy na Lamera w takim razie. Niech czuje strach jebany. Tu leci tymi powietrznymi. To są Wargeisty? Wargeisty, to jest oczywiście poziomowa jednostka. No strzelców mamy przygotowanych na nią. Więc chodźcie, skurczybąki. Z lewej strony chcą zaatakować, to my mamy tych panów od razu.
Myślę, że oni pierwsi no, mają jednostki jeździeckie, oni pierwsi osiągną ten teren. A ruszmy jeszcze troszkę do przodu. Odwróćcie się w tą stronę. Wy się odwróćcie w tą stronę. No okej, okay. I tutaj już się zajmujemy dystansowo. Oni nam zmierzają w tym kierunku. Myślę, czy bardziej engage'ować. Po lewej ich wystrzeliwuję na razie, tych wargeisty czy nietoperze? Nietoperze, to jeden pies na razie, powiedzmy sobie. Okej, okay, więc tutaj ich przykryjesz w takim razie. Jesteś mistrzem uników, mistrzynią uników, czy Kizwał to zale. Co, jakie mamy spele? Mamy wahadło płócienia, tajemnica Melkora. Jest dobra przeciwko wielu przeciwnikom. Obrona, pancerz, dyscyplina. To jeszcze nie zbieram sobie. Okej, okay, wargeisty są praktycznie wystrzelane w tym momencie. Okej, okay, zaczyna się zabawa. Zaczynają lecieć na nas. Tutaj też idą. I tak, ustawili się gęsto. No, trzeba pamiętać, żeby skupić się na Hermanie Gorście, ponieważ on jest jakby głównym czynnikiem, dzięki któremu oni żyją, te nieumarlaki. I teraz wahadło płócienia puszczamy. Tak, po kolei. To puścimy też na nich. To gówno. Postaram się od razu jakby przerzedzić ich kompletnie. Tutaj puścimy to badziewie. Wy macie tarczę, więc ja liczę, że będziecie montować. By się cofać. Okej, oni wyginą. Co ty jeszcze, pani, masz, moja kochana, do rzucenia? Pancerz, dyscyplina. I obrona, atak, zwarciu. Aj, to możesz rzucić na wiele celów. Rzuć sobie na nich. A wy się skupcie na Gorście. Kurwa, tutaj powoli się wycofują, niestety. Na tyle piechoty nie miałem, żeby to obsadzić, ale tutaj mogę już atakować. Wy się też na Gorście skupcie szybko. A gościu zaraz zostanie wystrzelany. Jeździ sobie tą karocą, kurwa, i zaraz będzie miał wcipy. Tutaj też jak najszybciej pozbądźmy się tych jednostek. A te mocniejsze teoretycznie klepią nam tyły. Ale to nie jest takie straszne. Okej, okay, ich ziomo sobie wziął i zginął. I wy mi klepcie te tyły. Odwróćcie się. Wy im pomóżcie ramię w ramę. Ramię w ramię. A tutaj w ogóle wsparcie to przyszło? Przyszło, nim kompletnie zapomniałem. A nasi są jeszcze odpaleni na zasadzie, że ten szał im wleciał. Sobie jeszcze mam te spele do porzucania. Z czarnej arki. No ona many nie ma. Więc sobie niczym nie jebnie niestety. Okej, te wargeisty wystrzelane. A oni już znikają. Już bez kontroli bardzo długo. Mogę to szybciej rozegrać, szybciej się na Gorście skupić strzelcami. Nie zwróciłem uwagi, że on będzie tak popierdalać. Ale z tym udało się wszystkich pozbyć. I chyba z takich bitew jest bardzo dużo niewolników, mi się zdaje. I chętnie ich przytulę do siebie. Okej, okay, armia by się ładnie uzupełniła. Dużo niewolników. Kurde, ale skarbca też mam w sumie dosyć dużo. Uzupełnię armię, bo będzie to dzięki temu, że mógł w kolejnym turze już przejść do natarcia na tego Gorsta. Lothar nic nie zrobił w takim razie, a my natomiast zrobimy i pójdziemy sobie dalej do niego. Hello there. On pewnie nam odbije tamtą prowincję teraz. Ale mnie to nie obchodzi, szczerze mówiąc. A, mogłem po drodze sobie zahaczyć o to, ale zapomniałem. No i tak, wzdłuż Lustrii sobie popłyniemy tu, ponapierdalamy co możemy i blisko Lustrii, blisko Ultuanu właśnie sobie zrobimy czarną arkę drugą i zaczniemy tam już na poważnie się bawić. Więc tak, ty, czarna arko, kurde, szczerze, nie wiem, czy byłbyś jakoś bardzo potrzebny już, jakkolwiek, bo wszędzie już sobie przepchnęliśmy. Właśnie cię bym odesłał, kolego. Ale no, a po kolei, najpierw wygraliśmy tutaj bitewkę. Czy mogę tak właśnie odesłać tę czarną arkę?
Tak, no to czarnej arki na razie nie ma, mam nadzieję, że mogę ją zrespić drugi raz. Dokładnie ją, nie że po prostu ogólnie nową, tylko po prostu ją. Kurna, tutaj nie sięgnął Lamer. Natomiast ty, Supreme Sorceress of Grond. No zaraz atakujemy po prostu. Nie mam niestety jednostek specjalnych, żadnych. Tutaj sobie porobimy jedną rundę. Tu jeszcze jedną jednostkę mogę zrobić, niech będzie spać ogień. I pójdziemy się napierdzielać dalej na północ z Hinolami. Tutaj wygoniliśmy frajera. A tutaj jeszcze ma. Dzięki, że przypomniałeś. Cyk, cyk. Occupation. Też ta pasza, ciekawa sprawa wam powiem. U ogrów, taka pasza. Tyle. Tyle ząbku, może tyle języczków, znaczy co? Dobra. Dlaczego ta pasza tutaj jest, się spytacie. Może niektórzy Color nie wiedzą, jeżeli nie nasunęli sobie, na przykład tutaj nie przeczytali, czy dlaczego jest wielka paszcza. Kiedyś ogry były bardziej cywilizowaną kulturą, tak to nazwijmy. Ale oni byli jakby naturalnie wysłużeni przez naturę, przez swoje rozmiary, siłę i tak dalej. I kiedyś, dawno, dawno temu, jeszcze za czasów właśnie, powiedzmy, takiego starożytnego Kataju, to ogry uznały, kurde, napierdalamy Kataj. I ogólnie ich tereny w tym momencie były ładne, zielone, żyzne i tak dalej. Oni uznali, napierdalamy Kataj. I Kataj uznał, o kurde, jesteśmy zagrożeni. I wzięli swoich największych czarodziejów. I oni wezwali kometę, która pierdzielnęła właśnie w tym punkcie, niszcząc tereny, robiąc pustkowie, te tereny ogrów, przez co przestały być w ogóle żyzne, wybijając chyba 80% populacji, praktycznie wszystkie ogry, co były tutaj, przez co ogry głównie na zachodzie zostały i Kataj miał tutaj bezpieczną okolicę. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest teoria, nie wiem, czy ogrów, czy ogólnie w świecie Warhammera, że ta kometa przyszła na wylot przez świat. I że ponoć jakby jej drugi wlot, tak logicznie patrząc, powinien być gdzieś tutaj. Przynajmniej patrząc po świecie, jak tutaj CA zrobiło. Natomiast patrząc po świecie realnym, chyba bardziej na południe mi się zdaje. Ale no, geografia ta jest zrąbana, no mnie rozwala, że Estalia leży na równiku, gdzie powinny być dżungle po prostu według tego świata. A dżungle bardziej by się już ultuanie wypadało być, ponieważ oni są lorowo niżej od Estalii, jeżeli chodzi o wysokość geograficzną. O, Village kochany. Chce sojusz obronny. W ogóle szczerze nie wiem, jak on się tutaj kurna znalazł, ten village. Ach, i myślę, bo za sojusz obronny mógłbym jego jednostki rekrutować do posterunek. I chyba wezmę to, bo w sumie why not? To jednostki Cincha miały chyba barierę. Nie wiem, czy to będzie mi też dawać barierę na jednostkach, czy nie. Ale mogłoby się przydać. O, a klan Pestilence i klan Spitel się połączyły. Robiąc duży klan, kuźwa, z kawernów w tej okolicy. Powodzenia, szczuro ludzie. No i tak, Luthor nie chce nawet się ruszyć do nas, w pobliże nasze. Więc go w takim razie olejemy. Tutaj są jakieś piraty, my się nimi zajmiemy. Krwawy Ashuk. W historii zielonoskóry był tylko jeden zielonoskóry, który mógł rzeczywiście zrobić marynarkę. I to był Bebzol, który obecnie siedzi w Bretonii. A chyba w drugiej części siedział na Ultuanie i to było bardziej logiczne, ponieważ Bebzol, on ogólnie, jego historia polega na tym, że on kiedyś sobie wpierdolił trolla i urósł, i dzięki temu rósł, bo jego żołądek napierdalał się właśnie z regeneracją trolla. I on tak na serio, to mięso w nim się regenerowało i on cały czas jadł, dzięki temu rósł. No i urósł jak urósł i tak dalej. Okej, okay, automat. No i dzięki temu, no właśnie, wygląda jak wygląda. No, ale on był zebrał tak potężną armię goblinów, nawet orków ogólnie napierdalał osobiście. Zebrał goblinów i oblegał Aldorf, ale chyba odpuścił oblężenie Aldorfu, odszedł sobie i poszedł na zachód, stworzył wielką kuźwa flotę i najechał Ultuan. I taka jest, bo miał chyba wizję Gorka czy tam Morka, albo jednego i drugiego. I właśnie tak postawił zrobić. Kurna, jak tutaj jest, i też Żałomink jest osobiście tutaj. Jeszcze wróć do tego oblężenia, przypiszę tutaj sztandary. Ataki stają się magicznymi, bla bla bla, dyscyplina plus 4. A niech pójdzie do harpi, bo harpy mają ogólnie małą dyscyplinę. Kontynuuj. Ja też dostaję wyczerpanie. O, skurczysyn. Tutaj widzę, że ogólnie odnowili armię. Niestety nie mam trybu
i tego... Nie, plądrowania już nie zrobię. Nie ma trybu granizonowania, że mi to pomogło, dodając obronę armii. Ale muszę być ostrożny w takim razie. A, tutaj na przykład Bzolu. Czy tu ściuszu, będę po prostu latał tą armią i napierdalał na lewo i prawo. Jak stracę jakąś prowincję, to pół biedy. Zapomniałem, że mogę sobie brać rytuały, które chętnie biorę. Ponieważ niewolników mamy od groma. I zaraz zdobędziemy więcej, na przykład najeżdżając tu ściusza. Jeb! Automat, cyk. I grabież i okupacja. Na plusie zawsze sobie troszkę zarobimy. A stąd mamy jeszcze kopalnię złota. Minus 50 będzie teren górski. Ale... zawsze na propsie. Tutaj wjeżdżamy sobie... O, Gorst w ogóle wpieprzył się w tego Nurgla. Ciekawa sprawa. A tutaj mamy... O, Miao Ying, chcesz się dostać, kolego? Miao Ying? Żeby smoczki pooglądać? Lubisz smoczki? Pedofilu jeden. No, no, że nie spotkasz niestety, bo zaraz niedługo i najebie. Tylko skończę z tymi tutaj. Pojdę sobie do tych, chciałem, czy ich sprowokuję jakoś. Bo tu siedzą za mocni akurat, a mają tylko dwie prowincje, więc muszą o nie dbać. Ale tutaj mają w sumie armię dodatkowo, a nie, karawana. Karawana, to wywalone jajca w karawanę. Człowiek to szybciej straci jednostki, oni w tej fortecy, czy ja poza nią. Też ciekawie się zapowiada. No, czarną arką nie miałbym jak tam dopomóc, bo chyba to rzeka jest już za mała, żeby płynąć. No, za mała na pewno. Bretonia, hello there. Przyjdziecie, dostaniecie szybki wpierdol i o mnie zapomnicie, bo popłynę sobie dalej. W sumie, jeżeli to jest wasza jedyna prowincja, tutaj co jest? Ona jest, zniszczycie to prowincję, czy ki... O, co oni, kuźwa, koni jeomani? Koni jeomani z łukami. Konica zero dyscypliny, by dostali tutaj z łuków trochę i by już się poskładali goście. No ale jak lubią, tak lubią. A my sobie idziemy... O, kurde bele, dalej. To jest oblężenie, czy to jest mniejsza osada? To jest mniejsza osada, jak przy ten leśnych elfach. Dlatego sobie po prostu do niej wejdziemy bitwą. Dobra, zmuśmy ich do posiadania rozdzielnej uwagi. Rozstawimy jednostki po środku i niech idą skąd chcą w takim razie. Czy jesteśmy gdziekolwiek w stanie ukryć tych typków naszych, bożych? Jakiś lasek, podlasek? Tutaj. No to na chwilę i wtedy zobaczę, co oni robią i będę wiedział, jak rozmieścić wojska. Cyk. Chodźcie tu. Wy jako ekipa się zbliżycie. Kurwa, nie tak. Tak. No i się zbliżamy w takim razie. Naszą panią też podejdziemy. A bardzo przydatnego skilla, którego warto użyć, czyli że wahadło płócienia się tylko zbliżą. Ewentualnie tańczy duch Melkora. Też wir się nauczyliśmy, tylko że jak będzie gęsta walka, no ten wir może nas uszkodzić niestety bardziej niż ich. Ustawiamy się, ostrzelamy im te szkielety z włóczniami. O, są w naszym zasięgu. Kiedy czy jakoś zareagują? Położył pierwsze strzały. No skurczysony mają tarcze akurat. Wycofują się. To my się zbliżymy. Są czarni rycerze. Dostają ładną salwą. Dzięki czemu zmieniają zdanie. Dzięki czemu dostają większą ilością salw. Dzięki czemu chyba bardziej zmienią zdanie, żeby w ogóle nas atakować. No wajs tutaj, są ładnie w waszym zasięgu. Dokładnie. Dawaj, cisnąć ich. O, zostali rozjebani kompletnie. Zajebiście. Kto ma kurwa drogę naokoło tutaj? Co ty pierdolisz, typie? Weź, anuluj to. Kurwa mać! Co jest z tobą, kurwa, nie tak? Why can't you be normal? Wielkie nietoperze, które na nas się udały, też są zniszczone kompletnie. W takim razie korzystajmy z naszych łuczników dalej. Przesuwajmy się krok po kroku. O, podchodzi ich pan przywódca w takim razie. Miło mi pana poznać, że taki duch Melkora by się przydał na panu. Czy duch Melkora powiedziałem, a może na przykład jeszcze dyscyplinkę panu zmniejszymy? Dyscyplinkę, a może jakiś kurwa jeszcze wybuch do tego by pan chciał? No smutno jest mi aż patrząc na nich, tak kurna podchodzą, dają się wybijać.
cofać się, bo was zaraz złapią, a jak was złapią, może mogą być już problemy. Ale na przykład mamy kolejne spele. Ten pan podchodzi, widzę. Taki duch Melkora jakby go objął, to może by zmienił zdanie o gonieniu naszych ludzi. Pamiętaj, że będzie dostawać odstrzał kilku oddziałów. To jeszcze od ładnego spelka. Te kurwa korsarze tam jolo jakoś poszły, trzy osoby kurna na wyprawę przeciwko tamtym typom. Ale kurna krejzole z nich są. Dobra, atakujemy już jolo. Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja się z nimi męczyć. Więc wlecimy na pełnej. Lecz tutaj taki duszek by się przydał. I kończymy tą mękę. Fato, wjeżdżam nią. Zaraz na siebie wybuch rzucę. Jest tam ładnie palnie dopiero. Wszyscy się wybili praktycznie u nich. No i koniec. Nikają. Coś mówili, tracisz 6 jednostek. Ja do nich... No chyba ty kurwa straciłeś rozum. I udowodniłem właśnie. Niszcząc wszystkie ich armię, całą ich armię. Dosłownie, 9 osób straciłem. Oni chyba tyle przewidywali, że stracę oddziałów, a ja tylko osób tyle straciłem. I oni chyba może tych tutaj korsarzy chwycili wtedy przez chwilę. I z tych wieżyczek może coś ostrzelali. No bo oni tutaj... 3 tylko ten, jednostki mi zdjęli. Kurde bele, no 6 to z wieżyczek jest. Super organizacja w tej obronie. Nawiedzony las, to wygląda jakby tutaj były leśne elfy bazowo. Ciekawe, czy rzeczywiście się znajdują. Bo jest dużo państwowych, taki generic elfen, ale jakby nie są tymi frakcjami do ogrania. A szkoda, te leśne elfy rzeczywiście można by rozwinąć, niż jakieś... O! Jesteśmy wkurzonymi leśnymi elfami w Imperium, driadami. Nakurwmy tych, którzy chcą bronić porządku. Tak, bo wycinają lasy. Tak, to oni są źli. Tak. Tak, najebmy tu Ściuszowi. Tak. A, zapomniałem, że podchodzimy jeszcze pod to miasto. W takim razie je zajmujemy. Grabież i okupacja i jesteśmy znowu pod kurek z niewolnikami. Dlatego widać, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Słucham cię, klan Eshin. Miało Ying? No, thank you. Ty byłeś taki OP, jak startowałeś kurna tylko na tym południowym wschodzie, a jeszcze Grimlord nie najebał. A teraz takie rzeczy odwalasz. Mówię o Mortal Empires oczywiście. O, Chang Huyo ruszył się w tym kierunku. Ciekawe, czy go sprowokujemy, czy zniszczy nam niestety prowincję. Wyjdziemy do niego się z nim spotkać. Natomiast to nie zostało nam rozbudowane, więc nie będę bać się, nie będę płakać po jego stracie albo uszkodzeniu. Słuchaj, kurwa, Gorst. Sprawa jest. Chodź się napierdalać, to masz wpierdol. No i Bretonia, no wracając do was. Wypowiedz wojnę. W dupie mam sojuszników, sam wam najebie. Drobne, bo drobne, ale bierę. Grabież Occupation. I mamy ostatnią prowincję Bretonii tutaj. A nie mam tutaj ostatniego władcę, który traci nie tylko z powodu wyczerpania, ale też z powodu braku posiadania innych prowincji. Kolejnym naszym celem będzie Wolfhard. Łowczy straci dostęp do prowincji nadmorskiej. W ogóle sprawa z tego łowczego to jest ich zdebolorowo. Tak kurwa tu nie pasuje. Mam na myśli, Imperium jakoś nigdy nie miało w planach. No to co? Nakurwiamy Lustrię. No, nakurwiamy. Ale nigdy tego nie było. Natomiast Wolfhard jakby fabularnie... Jego rodzina została zarąbana przez bestię z tego czy tam wioska, nie pamiętam już. Jego celem było właśnie napierdzielanie bestii. I kiedyś chciał mu jakiś tytuł nadać, czy tam runiczny kieł nadać ten Karl Franz. Ale Wolfhard uznał, nie, pozwól mi tylko dalej napierdalać tych potworów. No i tak doszło do tego dalej. No... Tylko, że nie widzę sensu, na przykład chcesz napierdalać potwory, idź do Lustrii. No ja kurwa tego nie widzę jakoś. Przepraszam was bardzo, ale... Nie pani Maju akurat. To lorowe wytłumaczenie. No i Gorz zamiast zająć się naszą tutaj panią dowódczyni, postanowił sobie nawet nie przejąć, tylko zupić osadę. Jego strata. Teraz jest niesamotny wpierdol. Czy ja nim muszę się wycofywać, czy on w końcu
Pyrrusowo. No dobra, no to trzymamy oblężenie tak długo, jak to możliwe. Bo to idzie na naszą korzyść w końcu. A tutaj... A, wy gdzieś sobie poszliście? No nie mów, że oni zostali wchłonięci... skonfederowani. Tak. XD. A w takim razie... Żółwi... Tak, dokładnie, zostali skonfederowani. Teraz wyskoczyło. Więc żółwia brama idzie... dla nas, tutaj, przed nami. O, ta jaszczurka sobie postanowiła oblegać tą prowincję. Tutaj jest nieuchronny bunt, ale dziękuję za tą bezcenną informację, ale ja mam to w dupie. Ja mam to w dupie i płyniemy odwiedzić sobie Wolfharta, kochanego. A ty, Gorst, jesteś kuźwa montowany. Wracaj tu, śmietniku, nie uciekaj. Najpierw nie bijesz, a teraz uciekasz. Jesteś opresjonowany, czy to ścinne pierdoły. Pyk, mam szczęście, że mi się nie chciało już brać ręcznie bitwy, bo bym cię rozmontował kompletnie. Ale w kolejnej rundzie i tak będziemy odnowieni na maksa i ruszamy na frajera. O, i tu ściusza, który jest jako wsparcie, złapaliśmy. Naszą armią. Szkoda, że miał tak mało ludzi, ponieważ nie miał wtedy dzięki temu z nami szans. I tak, pójdziemy sobie zająć szybko ten spokojny szczyt, żeby było spokojnie z północy, chyba że Grimgor się obudzi. I do południa później schodzimy. No i tutaj mam nadzieję, że jak zajmiemy tego frajera... Kaledor pewnie nie chciał się napierdalać, ale... Znaczy Imrik. Nie chciał się nawalać z nami, ale... Liczę, że na razie nie. Aż my go nie sprowokujemy, będzie spokojny. No i Alberic podszedł pod jedną z naszych osad. I sobie przejął. No cóż, Alberic, jeden pies w sumie dla niej. Mogę się w sumie wrócić. A nie, nie pod jedną, to co ja mu zająłem. No dobra. Wróciłeś się i zajął go ją z powrotem. Czy tutaj siedzisz? Czy nie miałbyś problemu? Ja bym podpłynął, żeby ci nakurwić kompletnie jeszcze raz? Tylko tym razem tak tobie Oho, ci omeni. Ale on ma przejebane. Automat, tą armią co ma i on jest niszczony całkowicie. Jakie to piękne, occupation. Niby utracono. Ale mnie to gówno obchodzi, został nawalony. On tutaj sobie osadę jeszcze zdobył. No ale ma po armii, no to powodzenia, mordo, teraz. Manewrowaniu w tej okolicy. Panie, masz większy zarobek dzięki braku armii. Tutaj budynki prawie nie masz, a tu sobie stoi armia Harkona. Za górami, za lasami, ale stoi. No Wolfhard, masz jeszcze dwie rundy życia akurat, tak się składa, twoje szczęście. Kuźwa, a w sumie tak se myślę. Zwerwuj czarną arkę, mamy tego ziomka, co był tam. No i jazda w takim razie. Czy mogę mu coś od razu coś tutaj fajnego zbudować? O, tempo uzupełniania, to później sobie zmienię, bo czarne arki tak czy tak są tanie w utrzymaniu. 7 kurwa koła przychodu? Skąd mi się to wzięło, nie pani Maju? Ale niech będzie. Ja będę miał dzięki temu dwie armie czarnych ark, będę szybciej, szybko wszystko podbijać. Tanie ich armie są w utrzymaniu. Więc to są same plusy według mnie. No i będziemy się fajnie bawić. A potem żółwia brama nie należy jeszcze do mnie, potrzebuje jednej rundy. Kurde, wszyscy inni. Tutaj zajmujemy lustrię. Walczymy kuźwa z ogrami, mordujemy ich i wyrzynamy całą rasę. Lecimy na nekromantów na południu, tym razem Lokir. Kurwa, jeszcze 5 tur i cię mam, stary. Jeszcze rozumiesz? Rozumiesz? Szkoda mi srebrnych jednostek na niego. Ale 5 tur, stary, i cię nie ma, słuchaj. Ty jeszcze tego nie rozumiesz. Duchy Pachwax, czyli te skurczybyki z Antarktydy, zaatakowały Skaveny. I musimy dołączyć postać naszego sojusznika. No, ten gościu na Antarktydzie jest upierdliwy. W ogóle Antarktyda jest według mnie chujowo zrobiona tutaj, ten południowy. No, tutaj powinno być jak na północy, od zasrania tych frakcji chaosu. Tylko, że one nie mają jak wyjść z tej okolicy, napieprzają cały czas między sobą. A Luthor Harkon chce traktat pokojowy. Nie mam oczywiście, prawda, w celu zaatakować w żadnych planach. Więc mi to pasuje. Możemy wziąć za 700 pieniądzów, jeszcze nam dopłacił. O, widzę, że tutaj Nurgl odzyskuje prowincję. Dwie należą do niego, jedna jest cały czas zniszczona, a trzecia należy do naszego pana Gorsta.
którego będziemy niedługo mieli sklepanego kompletnie. Tutaj jakaś armia Grimgora na Wa się pojawiła. Chcesz Grimgor zabawy, to możesz podejść za chwilę. Będę miał na ciebie czas, ja zmontuję po prostu jak małe dziecko. Ja sobie łupię wszystko, na co mam ochotę na złupienie. No i ta brama na północy se pada pod nami. I o także sobie złupimy. W ogóle logika tych bram, kurna, w bitwach, z tego co ja rozumiem. Są bitwy, znaczy tak, jest brama. I zamiast mieć ten mur wielki, bo on jest wielki na cholerę, to jak jest bitwa z tej strony, to są budynki po tej stronie, po stronie tego muru, i wojsko jest rozstawione przed murem, zamiast ostrzeliwać swój wysokich murów, na które nie można po prostu wejść. Się domyślam, że to byłoby zbyt OP, gdyby po prostu zrobili tak, jak to powinno w rzeczywistości odwzorowywać. No ale dlatego to jest właśnie tak zrobione, żeby było swój OP. Dobra, tego pana się w końcu zajmujemy. Bez straty jednostek. Chociaż wszystkie bardzo uszkodzone. Co ogarnęliśmy, co zaszczędziliśmy, to teoretycznie nasze. No i ta frakcja, ten drugi Ming został zniszczony. Ten Min. Tutaj mamy jeszcze Yao Min, który broni honoru Kataju, i ci tutaj co z bramy, co zaraz upadną. Gorsi. Teraz trzy koła. No cóż, powiem ci, że trzeba było kujwa nie zaczynać. Teraz będziesz montowany. Ale oczywiście oprócz niego Wulfgarta pomontujemy. O tak, for fun, kompletnie. Pyk! Ten mroczny elf w ogóle podchodził. Rakard, który nam pomoże. O, tu Wulfhard siedzi osobiście? Siedzi. Już nie siedzi. Leży pod ziemią. Załatwiony. A świątynia Kary stała się jego grobowcem. Co było bez sensu? Jak najbardziej. Czy mnie to jakkolwiek obchodzi? Niekoniecznie. Co mnie obchodzi? Ten lamer płynący pewnie za nami, żeby nam wpierdolić. Dlatego musimy się nim wycofać. Tą armię Wolfharta sobie chwycimy, tutaj płynie. I rekrutujemy dalej. I myślę, że niedługo sobie poradzimy ze wszystkim. Tą drugą armią również. O, ci z kontrą idą w drugą stronę, kiedy ja ich chcę podbić. Ich dwie prowincje ostatnie. Tak się składa, drodzy państwo, że tutaj mam miejsce, gdzie mogę rekrutować jednostki. Czekajcie, czy oni idą tej armią? Ile oni ich mają? 12. Jak wygląda mój garnizon? Do dupy. No dobra, nie bronimy tego. No i drodzy widzowie, myślę, że w tym momencie swobodnie, spokojnie mogę skończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. W kolejnym liczę i jak dobrze, bardzo dobrze pójdzie kolejny odcinek, będzie to ostatni. Będziemy atakować Ult One, liczę już, że będę wtedy się przesunę. A natomiast co planuję na kolejną serię? Kurde, bym wrócił do Imperium. Ten Karl Franz na nie tym razem tym kompletnym otoczeniu przez krasnoludów, ale ten normalny Karl Franz kusi. Ewentualnie wysokie elfy, bo jedynie co na nic, co oprócz Teklisa grałem. Na Ult One grałem na legendarnym. Albo coś na Nagarod, jako w kontynencie. Jakoś mnie nie kusi chaos po prostu. Ale zobaczymy. Do zobaczenia. Na razie, cześć, pa.